jedziemy do firmy, która w ogóle się zajmuje sprzedażą opon i montowaniem ich oczywiście, ale ja nie u nich kupiłem opony. Opony kupiłem w firmie TireRack.com, TireRack.com, no bo największy wybór i najlepsze ceny. Tylko jak się kupuje opony online, przez komputer, no to ciągle trzeba je w jakiś sposób założyć, prawda? Ja tego w garażu u siebie nie zrobię, więc ta firma wysyła swoje opony bezpośrednio do instalatora i właśnie tym instalatorem jest firma, która się nazywa Tire Kingdom. Oni sami sprzedają swoje opony, ale też równocześnie świadczą usługi dla konkurencji w pewnym sensie, to znaczy po prostu firma Tire Rack pocztą przesłała moje opony do Tire Kingdom, a oni mi je zainstalują, założą. No przy okazji oczywiście będą próbować wydusić ze mnie jakieś pieniądze dodatkowe za, no oczywiście za zainstalowanie muszę zapłacić, ale jeszcze mnie będą namawiać na ustawienie zbieżności, na wykupienie dodatkowej gwarancji i tak opłaca. Wszystko działa na takiej zasadzie jak na przykład wszystkie te tanie wymiany oleju w Ameryce. Ogłaszają się, że za $10 wymienia olej w samochodzie. Wymienia olej w samochodzie, albo główny pomysł polega na tym, żeby przyciągnąć klienta do warsztatu. Bo przy okazji wymiany oleju w samochodzie mechanik znajdzie 17 różnych drobiazgów, które trzeba naprawić i powie, no olej wymieniliśmy $10, ale znaleźliśmy, że tutaj pasek klinowy jest naderwany, tutaj pompa wodna zaczyna cieknąć, tutaj świece trzeba by wymienić. No i oczywiście taki klient, który z reguły się nie zna na samochodach, albo taka klientka kiwa głową, no rzeczywiście dawno temu już świece chyba nigdy jeszcze nie były wymieniane, więc no to proszę, zróbcie panowie, co trzeba zrobić. No i przyjeżdżając na wymianę, 10-dolarową wymianę oleju, wyjeżdża się z warsztatu, zostawiając tam $500. Chevrolet Corvair, piękny klasyk. Chevrolet Corvair mi się bardzo podoba, bo to, a w ogóle był samochód z silnikiem z tyłu, napęd na tylne koła. No oczywiście jak wszystkie samochody tego typu, Tatra, mały Fiat, Skoda, 105. Niebezpieczny. No, jedyny jakim udało się opanować problemy z taką konfiguracją, to byli konstruktorzy Porsche 911. Aczkolwiek pierwszy oryginalny Porsche 911 też był bardzo niebezpieczny. W każdym razie w Stanach taką osobą, która walczyła i doprowadziła do tego, że przestano produkować Chevroleta Corvair, był Nader się nazywa ten facet. I potem został politykiem. On napisał taki artykuł oryginalnie, niebezpieczny przy każdej prędkości. Co spowodowało, że de facto takie były problemy ze sprzedażą tego auta, że przestali go produkować. Dzięki temu właśnie wyprodukowano ich niewiele i ma dziś kultowy status. No ale Nader został politykiem potem i wygrał Bushowi, pierwszemu staremu Bushowi wygrał wybory w ten sposób, że startował jako niezależny kandydat na prezydenta, oczywiście lewicowy, no w poglądach bardzo lewicowy. I nie wiem, czy pamiętacie, ale kilkanaście lat temu były wybory takie, że liczyli głosy całymi tygodniami, miesiącami liczyli głosy, nie mogli się doliczyć tych głosów. Głównie chodziło o Florydę, chodziło o to, że na Florydzie, no kto wygrał Florydę, ten został prezydentem. I wtedy kandydatami na prezydenta był George Bush starszy i Al Gore, czyli wiceprezydent z czasów, kiedy Clinton był prezydentem. I Al Gore przegrał Florydę w stosunku do Busha paroma tysiącami głosów. Natomiast paręset tysięcy głosów tam zdobył Nader na Florydzie. Więc gdyby Nader nie startował na Florydzie, on nie miał praktycznie żadnych szans, żeby prezydentem zostać, żeby wygrać, no ale wystarczająco dużo głosów na Florydzie zabrał Gore'owi, żeby Bush wygrał Florydę, a ponieważ Bush wygrał Florydę, to miał tyle głosów elektorskich, no bo my mamy taki system wyborczy w Stanach Zjednoczonych, że Bush dzięki Naderowi wygrał Florydę i wygrał całe wybory prezydenckie, został prezydentem Stanów Zjednoczonych, także od czasu tamtych wyborów
bardzo miło wspominam pana Neidera, bo czasem się okazuje, że nawet jakiś komunista może coś dobrego zrobić. To znaczy odebrać wystarczającą ilość głosów drugiemu komuniście Gorowi, żeby konserwatywny prezydent został, konserwatywny kandydat został prezydentem. Za Ford Heavy Duty przerobiony na autobus. To jest autobus taki do transportu inwalidów, to znaczy ja kiedyś pokazywałem na jednym z moich filmów właśnie jak to wygląda. Jeżeli na przykład jest niepełnosprawny student, który na wózku inwalidzkim się porusza i studiuje na Uniwersytecie Stanowym tutaj, to miasto ma obowiązek dowozić go na zajęcia. Także tutaj jest ileś takich samochodów dostosowanych do przewozu osób na wózkach inwalidzkich, które pomagają osobom niepełnosprawnym na przykład zdobyć wykształcenie. Tutaj nasz miejski autobus, który ma pętlę w Matthews, a my gdzieś tu objedziemy go krakiem po linii ciągłej, bo my tu skręcamy w lewo. Tak jak mówiłem, oczywiście chcieli mi sprzedać całą masę dodatkowych rzeczy, głównie wyważanie na całe życie i ustawianie zbieżności na całe życie za jedyne $250, ale ponieważ oni tu ostatni raz ustawiali zbieżność, więc ja im nie wierzę, że oni to potrafią dobrze robić, więc podziękowałem. Ciągle założenie tych kół $17 od opony, dwie opony plus dodatkowe opłaty, podatki, opłatę za to, że starą oponę będą trzymać, także w sumie zapłacę $60 za założenie tych dwóch opon. No nie tanio, ale co mam poradzić, no po prostu tyle kosztuje w Ameryce taka usługa. Jedzie w górę. Tymi oponki jeszcze są w porządku. Półtora roku mają, więc nie jest tak źle. Jeszcze muszę sprawdzić jaki przebieg. Ale przednie się mi właśnie jak widać ściachały od środka. To nie jest takie nienormalne, ponieważ BMW ma takie ustawienie zawieszenia, że koła mają, no ciachają opony od wewnątrz. Po prostu takie ustawienie zawieszenia powoduje to, że samochód lepiej się zachowuje na zakrętach, więc coś za coś. Także nawet myślę, że to zawieszenie, ta zbieżność może być dobra. Ja ją sprawdzę potem, to znaczy nie tutaj, nie w tym warsztacie, w innym warsztacie ją sprawdzę, ale nie znaczy to wcale, że ta zbieżność jest zła, tylko to może być taka uroda tego samochodu. A przednie opony też nie mam pojęcia jaki przebieg mają, no myślę, że nie są od nowości, ale jeżeli to jest drugi komplet przednich opon, to 80 tysięcy kilometrów przejechane na nich, czyli po 40 tysięcy kilometrów na komplecie, to nie byłoby źle, no ale tak jak mówię, nie mam pojęcia ile przejechał poprzedni właściciel. Jedyne co wiem to to, że auto ma teraz 80 tysięcy kilometrów przebiegu, 50 tysięcy. To są moje oponki już wyjęte, jak widać szmata z nich wyłazi. Ale poza tym są jak nowe. Prawie jak nowe.
jest pierwsza oponka założona. Pięknie się prezentuje. Jeszcze tylko napompować. Sprawdzić ciśnienie we wszystkich kołach. Ale ładnie brzmi ten samochód. Szkoda, że lepiej go słychać na zewnątrz niż no dobrze, jak to jest, że $17 kosztuje wymiana koła, a się płaci 60? No wygląda to tak. Wygląda to tak. Wymiana koła kosztuje $17.90. Dwa koła to już jest $36. $7 trzeba zapłacić od koła za TPMS, to jest Tire Pressure Monitoring System, czyli urządzenie, które mi w samochodzie pokazuje, że straciłem powietrze, $7 od koła. $2 od koła liczą za to, że zatrzymają starą oponę, więc razem w sumie to wychodzi $53.80. Do tego dochodzi $1.40 opłata warsztatowa, cokolwiek by to miało znaczyć, podatek $4 i razem $59 i 18. Stary Ford 9000, ciężarówka, na jakiej się uczyłem jeździć w Ameryce. Też już ich niewiele zostało. A tutaj policja nasza lokalna. Aha, ruchem kierują, bo teraz tutaj szkoła się kończy. Tutaj jest gimnazjum. Więc też jest kolejka. Kto mieszka blisko, to idzie do domu na nogach już z gimnazjum. No, a ktoś mieszka dalej, to mamusia przyjeżdża po niego. Ile więc cała taka atrakcja kosztowała? Tutaj jest rachunek z firmy, która mi sprzedała opony. Opony po $209, $418 za dwie. Do tego coś tam, wysyłka $28. Razem $446 i $60 założenie. No $500. $500 za dwie opony i to są tanie opony do tego samochodu. To znaczy nie ma problemu z tym, żeby kupić opony dużo droższe, no ale w tanim miejscu kupione i wybrane jedne z tańszych opon. Także gdybym oczywiście chciał, mógłbym wydać i $1000 za dwie opony, no ale można. Tanie dwie opony do tego auta kosztują 500.